Dzień dobry. Zaledwie 20-30 lat temu nikt nie spodziewał się, że cyfrowy świat będzie tak rozpowszechniony. Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez internetu i innych nowoczesnych środków łączności. Nowoczesne technologie nas otaczają, dostarczają rozrywki i pomagają w wielu aspektach życia. Ja nazywam się Krzysztof Poznański i zapraszam do obejrzenia już 4. filmu mojego autorstwa w ramach programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży Być jak Ignacy, organizowanego przez Fundację PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Pierwszy film dotyczył energii, drugi ekologii, trzeci transportu, a w tym tematem przewodnim będą nowoczesne technologie i świat cyfrowy. Opowiem o powstawaniu filmów, sztucznej inteligencji, a także o możliwościach i zagrożeniach, jakie daje nam internet. Jednak zanim zacznę, tradycyjnie ktoś ma nam coś do powiedzenia. Obejrzyjcie krótką scenkę wprowadzającą, której bohaterem jest Ignacy, przebywający w 2070 roku. Posłuchajcie, nie możemy zostawić świata w 2070 roku bez świeżych pomysłów, inspiracji i koncepcji. Jesteście gotowi uruchomić wasze głowy i wyobraźnię? Wirtualna rzeczywistość, rozwój internetu, zaawansowane programowanie, sztuczna inteligencja, to jest przyszłość. Do dzieła. Pomyślcie, do czego wykorzystać możliwości, jakie daje nam informatyka i komputeryzacja. Dajcie się ponieść fantazji i nauce. Do twojego odjazdu zostało 20 sekund. Z pewnością lubicie oglądać filmy, bajki lub grać w gry. A zastanawialiście się kiedyś, jak one powstają? Filmy, które oglądacie, składają się z sekwencji nieruchomych obrazów, tak zwanych klatek. Film, który widzicie w tym momencie, został nakręcony w 25 klatkach na sekundę, a to oznacza, że w każdej sekundzie widzicie 25 osobnych obrazów następujących po sobie. Dzięki temu film jest płynny. Jednak co innego nagrywać istniejące miejsca czy aktorów, a co innego tworzyć bardziej abstrakcyjne rzeczy, jak na przykład postacie animowane. Dawniej, by uzyskać taki efekt, stosowano metodę animacji poklatkowej. Płynność animacji powstawała poprzez stworzenie wielu obrazów, klatek, w których animator przekształcał nieznacznie obiekty, na przykład zmieniał ich położenie względem nieruchomego tła lub innych animowanych obiektów. Po połączeniu klatek, obiekty wyświetlane w formie filmu sprawiały wrażenie ruchu. Tak powstało wiele kreskówek, na przykład Myszka Miki czy Kaczor Donald wyprodukowane przez Walta Disneya, a także filmów jak na przykład Zaginiony Świat z 1925 roku, w którym animacji poklatkowej użyto do pokazania dinozaurów. Dziś ta technika jest rzadko używana, jednak nadal są ludzie tworzący w ten sposób przepiękne animacje. Sami także możecie spróbować zrobić taką animację poklatkową, na przykład ustawiając aparat na statywie i fotografując zmiany jakiegoś otoczenia. Tutaj dla przykładu gra w szachy. Jednak dzisiejsze kino korzysta z wielu różnych trików. Animowane lub abstrakcyjne postacie tworzone są komputerowo. Często wykorzystuje się do tego green screen, kiedy na przykład chcemy pokazać człowieka walczącego ze smokiem. Na czym polega green screen? Przenieśmy się do mojego studia. Jak widzicie, za mną znajduje się zielone tło, może być ono materiałowe, choć ja akurat korzystam z tekturowego. Takie tło musi być dobrze oświetlone, by nie powstawały na nim cienie. Im bardziej jednolita jego barwa, tym lepiej. Okazuje się, że zielony kolor dobrze kontrastuje z kolorem naszej skóry i można to w bardzo ciekawy sposób wykorzystać. W tym momencie jestem w moim studio, ale dzięki temu, że za mną jest jednolite tło, mogę znaleźć się w zasadzie wszędzie. W Egipcie przy piramidach, na dnie oceanu albo na księżycu. Tło, które jest za mną, mogę zamienić na dowolny obraz lub film. W telewizji często wykorzystuje się tę technologię przy prezentacji pogody lub w serwisach informacyjnych, a w filmach do generowania postaci, uzupełniania elementów krajobrazu czy wręcz do całkowitego kształtowania scenerii. A na co trzeba uważać? A na przykład na to, by odpowiednio się ubrać, bo jeśli ubiorę się na zielono, to będę miał w brzuchu dziurę. Jednak może mieć to swoje plusy, na przykład w filmach można to wykorzystać do stworzenia niewidzialności, na przykład głowy unoszącej się w powietrzu.
Czasami do osiągnięcia efektu zastąpienia tła przez alternatywny obraz wykorzystuje się także inne kolory, na przykład niebieski. Mówimy wtedy o blue screenie lub blue boxie. Innym bardzo ciekawym trikiem, który wykorzystuje się do tworzenia filmów, ale także gier komputerowych, jest motion capture, czyli przechwytywanie ruchu. Ta technika polega na przechwyceniu trójwymiarowych ruchów aktorów, zapisaniu ich na komputerze i przeniesieniu na animowane postacie. Dzięki temu poruszają się one naturalnie i realistycznie. Bardzo to pomaga animatorom w procesie animacji postaci. Efekt taki osiąga się poprzez specjalne czujniki, tak zwane markery, umieszczone na ubraniach aktorów. Ruchy markerów przekazywane są do komputera, gdzie podlegają dalszej obróbce. Technikę tą wykorzystano tworząc na przykład film Avatar, a także postać Golluma z sagi Władca Pierścieni czy Hobbit. Coraz częściej korzysta się z niej także, tworząc gry komputerowe. Twórcy tych ostatnich stawiają na realizm, a motion capture bardzo pomaga osiągnąć ten cel. Pozostając w tematyce gier, być może słyszeliście o goglach VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Zakładając takie gogle, możemy przenieść się w inny świat i poczuć się tak, jakbyśmy naprawdę tam byli, jakbyśmy to my byli bohaterem gry. Na razie takie technologie skupiają się głównie na obrazie oraz efektach akustycznych, ale mogą także powodować doznania dotykowe czy zapachowe. Jednak takie technologie mogą mieć prócz rozrywkowego także zastosowanie w różnego rodzaju symulatorach, na przykład lotnictwa czy astronautyki. W ten sposób mogą również uczyć się przyszli lekarze. A wy chcielibyście przenieść się do innego świata, na przykład do przyszłości? Projekt Być jak Ignacy spróbuje wam to choć częściowo umożliwić. Otóż powstała specjalna nakładka w aplikacji Facebook, z której możecie skorzystać, by przenieść się w przyszłość do świata, w którym jest nasz przyjaciel Ignacy. Teraz możecie nagrać własną wiadomość z przyszłości. Link do nakładki dostępny jest na facebookowym profilu Być jak Ignacy. Warto tam zajrzeć, a teraz przejdźmy dalej. Z pewnością spotkaliście się z pojęciem programowanie, czyli procesem tworzenia programów komputerowych. Istnieją różne języki programowania, a programiści często muszą tworzyć skomplikowane algorytmy. Przydaje się dobra znajomość matematyki. A skoro o tym mowa, to w każdym dotychczasowym filmie dotyczącym projektu Być jak Ignacy wspominałem jakiegoś wybitnego Polaka. W tym nie może być inaczej, dlatego wspomnijmy matematyka, którego warto znać, Stefana Banacha, wykładowcę i autora wielu podręczników matematycznych, na których wykształciło się w przedwojennej Polsce wielu uczniów i studentów. W latach 30. nazwisko Banacha było znane matematykom na całym świecie, a prace jego autorstwa służyły jako pomoc dydaktyczna na wszystkich szanujących się uniwersytetach. Współpracujący z nim Hugo Steinhaus powiedział takie słowa: "Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę". Więc jeśli chcielibyście tworzyć skomplikowane programy i algorytmy, trzeba się przyłożyć do królowej nauk. A co można osiągnąć dzięki programowaniu? Na przykład można posadzić na Marsie łazik. Być może oglądaliście niedawne lądowanie łazika Perseverance na tej planecie. Cały ten proces musiał odbywać się autonomicznie. Odległość Ziemi od Marsa i opóźnienie sygnału jest zbyt duże, by człowiek mógł zareagować w czasie rzeczywistym. Dlatego też wszystkie systemy statku obsługa musiała wcześniej zaprogramować tak, by nie pojawiło się żadne zaskakujące zdarzenie, a sonda mogła wejść w atmosferę, wyhamować, rozłożyć spadochrony i opuścić bezpiecznie łazik na powierzchnię gruntu. Innym przykładem może być tworzenie robotów oraz sztucznej inteligencji, czyli takiej, w której maszyny wykazują zdolność do prawidłowego interpretowania danych pochodzących z zewnętrznych źródeł, nauki na ich podstawie oraz wykorzystywania tej wiedzy, aby wykonywać określone zadania i osiągać cele poprzez dostosowywanie się. Sztuczna inteligencja pomagać nam może w codziennym życiu, mało tego, już to robi. Inteligentne algorytmy sterują wieloma gałęziami przemysłu, pomagają w wielu zawodach. Nawet nasze telefony komórkowe czy komputery wykazują pewne tego typu cechy, na przykład pomagając zrobić nam ładne zdjęcie, polepszając jego jakość lub wyświetlając nam treści, które chcemy oglądać poprzez analizę naszych wcześniejszych zachowań.
Sztuczna inteligencja może nieść za sobą także różnego rodzaju zagrożenia. Z pewnością słyszeliście, a może oglądaliście filmy, które ukazują bunt takich maszyn przeciwko człowiekowi. W tym momencie nam to nie grozi, ponieważ osiągnięcie przez robota inteligencji porównywalnej do człowieka jest przynajmniej na razie niewykonalne. Jednak w przyszłości należy wprowadzać w algorytmach różnego rodzaju zabezpieczenia. Innym, bardziej realnym zagrożeniem może być zanikanie pewnych zawodów wykonywanych przez człowieka. Przykładem może być coraz prężniej rozwijający się rynek autonomicznych samochodów, który może sprawić, że w przyszłości zmniejszy się popyt na kierowców. Roboty mogą zastąpić nas w pracach, w których wykonywane czynności powtarzają się, wykonywane są utrwalone, niezmienne procedury. Dlatego warto kształcić się w sferach, w których maszyny są i pozostaną od nas gorsze, a takich zawodów jest wiele. Zanim przejdziemy dalej, tradycyjnie dla wszystkich uczestników projektu Być jak Ignacy mam zadanie domowe. Przygotujcie proszę projekt, w którym odpowiecie na pytanie, jak wirtualna, rozszerzona rzeczywistość może pomóc nam w życiu. Myślę, że zadanie jest kreatywne i można zabrać się za niego z wielu różnych stron. Życzę powodzenia. Ostatnim tematem, jaki chciałbym omówić, jest internet i bezpieczeństwo w sieci. Ogólnoświatowy system połączeń między komputerami nazywamy internetem. Dzięki niemu można przesyłać dane, dźwięk, obraz, filmy, a także prowadzić rozmowy za pomocą komunikatorów czy mediów społecznościowych. Bez internetu zupełnie inaczej wyglądałby obecnie handel czy bankowość. Do zalet z pewnością zaliczymy szybki dostęp do nieograniczonej ilości informacji, sprawność ich wysyłania i tym podobne. Przyczyniają się one do rozwoju gospodarki i większej świadomości ludzkości na temat różnych wydarzeń. Umożliwiają także pracę czy naukę zdalną, co jest ostatnio bardzo istotne w kontekście panującej pandemii. Jeszcze w 2005 roku internet nie był tak powszechny jak dziś i mniej informacji można było w nim znaleźć. Teraz każdy, kto chce zaistnieć, używa tego medium, także pseudonauka i fałszywe informacje lub tak zwane fake newsy. Jest wiele stron, gdzie można znaleźć wartościową wiedzę popartą badaniami naukowymi. Niestety, coraz więcej jest także miejsc i komentarzy, które z nauką nie mają nic wspólnego. Wielu ludzi głosi w internecie, że Ziemia jest płaska, że lądowanie na Księżycu było mistyfikacją, że ludzie nie są odpowiedzialni za zmiany klimatu lub że obecnie istniejąca na świecie pandemia nie istnieje. Warto też wspomnieć pojęcie bańka informacyjna i być świadomym, że takie zjawisko występuje. Otóż algorytmy wyszukiwarek uczą się naszych zachowań i wyświetlają nam treści, jakie chcemy oglądać. Nie ma oczywiście problemu, jeśli interesujemy się motoryzacją i takie filmy czy artykuły są nam wyświetlane. Problem pojawia się, kiedy ktoś przegląda dużo treści pseudonaukowych, a wtedy polecane jest mu coraz więcej takiej tematyki. Dana osoba coraz bardziej zaczyna wierzyć w nieprawdziwe informacje i utwierdzać się w przekonaniu, że to ona ma rację, choć to nieprawda. Trzeba być bardzo ostrożnym, by nie dać się zwieść. W kilku punktach, jakie są cechy dobrej jakości informacji? Po pierwsze, zawsze patrzmy, gdzie została ona opublikowana. Strona, która w adresie będzie miała fragment edu.pl, będzie zdecydowanie lepszym źródłem niż portal plotkarski. Warto zadać sobie pytanie, czy autorzy strony, na której jesteśmy, są ludźmi, którzy mogą znać się na danym temacie. A co z filmami na YouTubie? Na tym portalu są zarówno kanały warte uwagi, jak i te przekazujące nieprawdę. W tym pomogą nam kolejne punkty. Warto zawsze zwrócić uwagę, jak skonstruowany jest tekst, który czytamy lub film, który oglądamy. Czy opisuje on dane zjawisko z różnych punktów widzenia, czy tylko z jednego skrajnego. Analizując jakiś temat, nauka zawsze bierze pod uwagę wszystkie dostępne dane, a nie tylko część z nich. Zwróćcie także uwagę, czy dany materiał próbuje odwoływać się do emocji, na przykład wzbudzając wasz lęk, gniew lub współczucie. Oczywiście same emocje nie są czymś złym, jednak w przypadku przekazywania wiedzy mogą one być próbą manipulacji odbiorcy, czyli próbą przekazania nam nieprawdziwych informacji, w które łatwiej uwierzyć, jeśli zaangażujemy się w temat emocjonalnie.
Kolejnym ważnym, a może i najważniejszym punktem jest podanie przez autora źródeł, z których korzystał tworząc dany materiał. Opisane fakty muszą być poparte dowodami. Im więcej źródeł, tym lepiej. W opisie moich filmów, także w tym, znajduje się wybrana bibliografia. Pseudonaukowe treści zazwyczaj pomijają ten punkt, a jeśli już źródła pojawiają się, to są to zazwyczaj odnośniki do innych pseudonaukowych stron. Warto także rzucić okiem na to, czy dane źródła są aktualne. Nauka szybko się rozwija i na przykład jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć o Marsie, to nie powinniśmy zerkać do książek sprzed 50 lat. Korzystanie przez autorów internetowych treści z nieaktualnych danych może prowadzić do powstawania stereotypów, które później powtarzane są przez ludzi, a tak rodzą się mity. Innymi poważnymi zagrożeniami w internecie są różnego rodzaju cyberprzestępstwa. Hakerzy potrafią za pomocą jednego z pozoru niewinnego linku włamać się do naszego komputera i przejąć wszystkie hasła, także te do banku. Pamiętajcie, by nigdy nie klikać w linki nieznanego pochodzenia. Często mogą one być wysyłane w wiadomościach na Facebooku przez nieznajome nam osoby lub poprzez pocztę e-mail. Innymi wadami internetu mogą być także zaburzenia relacji interpersonalnych czy uzależnienie od przebywania w sieci. Prowadzi to do samotności oraz zaniedbywania pracy, nauki czy rodziny. To wszystko, co dla Was przygotowałem w tematyce nowoczesnych środków łączności. Pamiętajcie, by przetestować facebookową nakładkę, o której wspominałem. Jeśli jeszcze nie przystąpiliście do programu edukacyjnego Być jak Ignacy, to zachęcam, żeby dowiedzieć się o nim więcej. Jeśli już dołączyliście, to przypominam o zadaniu domowym, czyli projekcie, w którym odpowiecie na pytanie, jak wirtualna, rozszerzona rzeczywistość może pomóc nam w życiu. Dziękuję za uwagę.